Siemanko, ja jestem Lucek. Dzisiaj sprawdzimy sobie najnowszy zwiastun. Jakie nowe ukryte informacje znajdują się na nim? Po kolei sobie przeanalizujemy klatka po klatce i zobaczymy, ile informacji uda się z tego wyciągnąć. Już na pierwszej klatce mamy BMW, które uczestniczy w wypadku. I dlaczego to zawsze musi być BMW? Mniejsza z tym. Tutaj mamy tablicę. Na które jest napisane harbor, harbor Highway, czyli autostrada gdzieś w okolicach Doków. Coś, albo to po prostu taka nazwa. Niekoniecznie tu muszą być doki. To jest moja taka luźna interpretacja. Nie musicie od razu tego traktować tak na serio, ale możemy sobie tak przejrzeć troszeczkę na luzie, jakie tutaj informacje uda nam się wyciągnąć z tego właśnie zwiastunu który jest dosyć króciutki. Więc prawdopodobnie będziemy mieli Doki, gdzie myślę, że będzie jakieś driftowanko. Jedziemy dalej. Mamy tu BMW uczestniczące w wypadku, jakąś ciężarówkę, na której jest napisane y, Dawson Drive Express. Chyba? Cokolwiek to znaczy. Mamy taki wstęp fabularny. Na początku wyłania się y, Mustang RTRX. RTR po prostu. Nie wiem, czy to jest X. Czy to jest w ogóle jakiś urywek z filmu? Nie, to jest rzeczywiście z gry. Na pierwszy rzut oka, jak pierwszy raz oglądałem ten zwiastun, przede wszystkim zrobił na mnie niezłe wrażenie. To myślałem, że no tutaj mamy jednak jakiś urywek filmu. A się okazało, że to raczej jest render z gry, a może i nawet coś w rodzaju gameplayu. Więc tak, mamy: Need for Speed Payback 10 listopada 2017 ma być premiera. Bardzo fajnie, czyli już w tym roku. Byliśmy ekipą, czyli jakaś tam ekipa, która się rozleciała. Tutaj pierwsza, pierwsza część tego zwiastunu opowiada nam raczej o tym, jaką będziemy mieli fabułę, coś tam się rozleci. Tu mamy piękną Regerę, która gdzieś tam w ciężarówce sobie będzie. Jedziemy dalej. To też wygląda tak dosyć filmowo. Myślałem, że to rzeczywiście jest nagrane gdzieś tam z jakimiś aktorami, ale to jest, jak się tak dobrze przyjrzymy teraz, to jest rzeczywiście jakoś tam w grze nagrane. No i tutaj mamy scenę, przypomina mi to Need for Speed'a Delana troszeczkę, ta, ten zarys fabularny, ten wstęp taki. I też możemy zauważyć smaczek, a właściwie nie smaczek, że pod tym samochodem tam daleko nie ma cienia. Yy, I ta grafika nie wygląda szałowo, te tekstury są tutaj mocno rozmyte, chociaż może to być jakiś strumień gorącego powietrza, który nam rozmywa to, co jest tam dalej, ale to daje nam do myślenia, bo być może na tym zwiastunie zobaczyliśmy grafikę taką, jaka będzie w grze. I zobaczcie, te tekstury, no wcale nie wyglądają jakoś powalająco. Ale! W Need for Speed 2005 też nie mieliśmy jakiejś niesamowitej, powalającej grafiki kiedyś, a grało się nam wyśmienicie, także spokojnie. Mamy sobie Mustanga, to jest ogólnie taki wstęp do fabuły teraz prawdopodobnie, nie? Czekajcie, bo coś tu chyba widziałem ciekawego. Musimy sobie cofnąć kawałek. Eee, tablica bez znaków. Są takie? Nie, chodziło mi o ten billboard. Ale nie jestem w stanie odczytać, co tam jest napisane. Może to nic ważnego, może to po prostu reklama. W for Speedach mamy czasami na, na billboardach jakieś tam reklamy mniej lub bardziej ważne. Harbor Highway, czyli to jest jakby w ten początek to była retrospekcja. A tutaj o, znowu BMW. Zobaczymy, czy to będzie BMW tym razem. Może, może tym razem coś innego. Nie, też jest BMW, czyli to jest ta początkowa scenka. Czyli walczymy o coś dużego. Taki, taki troszeczkę zarys jakby z szybkich i wściekłych mamy tutaj, no nie. Też sobie jakaś laska skacze, też jakaś tam akcja jest. Znowu. <laughs> Nie, twórcy mają chyba jakąś niechęć do BMW, bo znowu BMW jest podczas jakiejś kraksy. Czy to ma związek ze skrótem tej marki, czyli będziesz miał wypadek? To niesprawiedliwe. No, ja lubię niektóre BMW. -ki. Dobrze, co my tu mamy? To ciężko rozpoznać, ale. Zobaczcie sobie na ten, na ten rzut. Wygląda na to, że będziemy mieli też troszeczkę jazdy offroadowej. Skoro mamy tutaj samochód na... między jakimiś krzaczkami. No i tak wygląda grafika. To wygląda naprawdę, jakby to była już rzeczywista taka grafika w grze. Pamiętamy w Need for Speed 2015 nawet są takie modyfikacje, które sprawiają, że ta gra. Że, ta, że akcja w tej grze dzieje się w dzień. Możemy sobie zmienić modyfikacjami to i rzeczywiście ta gra wygląda bardzo fajnie, chociaż te tekstury w dzień w niektórych miejscach wyglądają nie najlepiej. Dlatego one były zaciemnione na tej wersji 2015. Ponieważ ta gra ma wyjście na konsole, jak i również na pc no to ze względu na starsze konsole ta grafika nie będzie jakaś tam niesamowita, to musicie się przygotować. Będzie taka, żeby te konsole w miarę ciągnęły. Tak jak widzieliście na początku zwiastunu pokazywałem wam te tekstury i niektóre te cienie w oddali. No to raczej wyglądało na jakąś taką nie najlepszą grafikę, ale ważne jest to, co będziemy mieli później. Bo teraz sobie tak analizujemy ten zwiastun i patrzymy na różne tam rzeczy, ale najważniejsze będzie to, jak się nam będzie grało w tę grę. Jak Jakie będą wrażenia? Jak się będzie jeździć tymi samochodami? Jak się będzie tuningować? A propos tuningu. Właśnie. Mamy tutaj oczywiście Skylina. Skyline musi być w każdym Need for speedzie, sorry, ale to jest najważniejszy samochód w grze. No i w końcu mamy BMW, która nie uczestniczy w wypadku. Tu mamy. Wiem jak w GTA nazywa się ten samochód. Zabicie mnie, nie pamiętam nazwy tego samochodu. Ale cyk, mamy tutaj świecące światełka, widzimy jakiś customowy tuning, i tutaj artysta zmieni każdy złom w super samochód. To tak trochę przypomina importowanie samochodów z Niemiec do Polski i nakładanie masy szpachli. Czyli tu mamy Nissana Fairlady, tam mamy jakiegoś starego buraka. Lady, fantastyczny tuning z stelażem do stójki. No, i tutaj mamy takie wprowadzenie do tuningu. W Need for Speed 2015 też mieliśmy bardzo ciekawy tuning. Chociaż twórcy mówili nam, że będziemy mieli tego tuningu bardzo dużo, to w niektórych samochodach tego tuningu mieliśmy mniej. Chociaż to nie było do końca takie złe, bo na przykład. Y no głupio a czasami tuningować jakieś super egzotyczne samochody jak Aventador, no bo ten samochód to już jest na maksa zrobiony i fantastycznie wygląda. Fajnie Tuning wygląda na przykład w takich samochodach, do których my mamy dostęp, czyli jakichś tam Honda Civic, e, takich autach, e, którymi jeździmy na co dzień, które możemy jakoś tam przerobić w grze, czyli coś, czego się przeważnie nie robi w realnym życiu. To jest zawsze fajna rzecz, jeśli w grze możemy zrobić coś, co byśmy chcieli zrobić w, re, w realnym życiu, ale tego nie robimy, a możemy zrobić to w grze i się tym możemy pobawić. Cool, yeah. Tak, jakieś tunigowane fury, jakieś egzotyki też będziemy mieli, ale wygląda na to, że będziemy mieli także dostęp do samochodów takich starszych, takich jak Fairlady, takich jak Nissan R34. Nawet tutaj mamy jazdę offroadową. Tym, tym samochodem, zabicie mnie, nie pamiętam jak się nazywa. Hmm. I tutaj mamy Skyline'a, mamy znowu Mustanga, jakąś jazdę nocną, czyli teraz mamy akcję w nocy, wygląda na to, że będziemy mieli tutaj cykl dnia i nocy, więc może będzie też taki klimat troszeczkę undergroundowy, ale też klimat z Most Zobaczymy, mamy tu jakieś takie neonowe klimaty. Okej, okay, i tu Infinity teraz uczestniczy w wypadku, dobrze patrzę, czy Ford jakiś? Wygląda, no ciężko powiedzieć. Czekaj, CJ, nie mam czasu teraz. Well, not, tonight not tonight, to było ważne, not tonight, bo to chodzi o noc. Nie? Mm, Skyline, policja to są Challengery czy Chargery? Chargery Dodge Chargery. Um, tu mamy Mustanga jakiegoś starszego. I widzimy jakieś customowe wydechy. Mimo, że ma stelaż do stójki, to i tak staje na koła. Eee, chyba, że to nie jest stelaż do stójki, albo się zatopił w tekstury. Ciężko zgadnąć. i mam jakiś tuning, tu widzimy wydechy gdzieś tam z przodu umiejscowione. No, możemy zgadnąć parę samochodów. Eee, powiem, wam, że chyba za bardzo to rozmyte jest. Może być albo jakiś starszy Mustang, albo Skyline. To może być Silvia, albo też Skyline R33. No i tutaj ten znowu nieznajomy. Porsche. Carrera. Panamera Turbo. O! Panamera będzie. Mam nadzieję, że ta nowsza, bo te poprzednie miały paskudny przód. Tutaj znowu mamy jazdę po bezdrożach. I chyba niezbyt dobrze odzorowane zawieszenie, bo... Tutaj widzę, że coś tam się nie łączy, ale okej, okay, może to... to jest gra arcade'owa, no nie możemy tutaj wymagać jakiegoś tam full realizmu, tak? No ale będzie jazda offroadowa, będzie jazda w nocy, będzie jazda w dzień, mamy kolejne BMW, które trzeba odhaczyć, nie uczestniczyło w żadnym wypadku, tak na razie. Chociaż... rozwalający się radiowóz chyba ma nam sugerować, że to BMW też będzie uczestniczyć w wypadku, prędzej czy później. No i Need for Speed Payback, czekamy do listopada 2017, 10 listopada 2017, zobaczymy co to będzie, czy coś jeszcze nam zostało tutaj? Mamy Skyline'a, za mąż przed sprzedaży przedsprzedaży dostajesz w Nissana R34 V-Spec, to jest taki super Nissan i tutaj jest napisane, żeby nie używać tych materiałów, nie możecie rzucić sobie tego zwiastunu na swój kanał, ja też nie mogę. No i tak to wygląda. I co Wy o tym myślicie? Jak, jakie wasze wrażenia po tym zwiastunie? A no, żadne, no bo dopiero jak pogramy w tą grę, dopiero jak zobaczymy jakieś szczegóły, jakieś gameplaye, cokolwiek co może nam narzucić, to jakie będą wrażenia z tej gry, z jazdy i tak dalej. Dopiero wtedy możemy się wypowiedzieć na temat tej gry, czy ona będzie fajna, czy nie. Teraz natomiast możemy się. No, mniej więcej skupić na tych. Na tych samochodach, na tym co mniej więcej będzie nas czekać w tym Need for Speedzie. No i ten zwiastun, bądź co bądź, powiedział nam dosyć dużo i prawdopodobnie został on wyrenderowany, nagrany bezpośrednio w grze. Być może jest to scenka jakaś tam początkowa, zaczynająca karierę, no. I tak to będzie wyglądało, i później pewnie, pewnie będziemy swoją reputację budować od nowa, jak to w NFS-ach, ale myślę, że to jest fajna rzecz. Zresztą fajnie, że będzie fabuła i fajnie, jeśli będzie ona tak y, ciekawie wpleciona, jakaś tam angażująca bardziej niż ta w 2015 roku w Nitwora 2015, gdzie no mieliśmy tą fabułę, ale ona jakoś nie była taka zbyt angażująca, tak? On, tam wszyscy byli zadowoleni, wszystko fajnie, nic się specjalnie nie działo. No, po prostu wszystko tunigowaj sobie fury i, i było ok tak? A tutaj widzimy, że będziemy musieli o coś chyba powalczyć. Miejmy nadzieję, że będzie to coś fajnego. Zapowiada się ciekawie jak każda gra. Ale jak będzie naprawdę i jaka ona będzie, to się dowiemy w kilku myślę, następnych miesiącach aż do samego listopada. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się na razie. Papa! Pa.